spać, pani piata dziewczyny i dansować. W wojsku nawet. Słoneczniki też fajne, bo ta Kamila... My to mieliśmy, pamiętam, w tej głowie.
on w liceum? Nie wiem, to jest tutaj jeden protokół, co tam ile było. Aha, gimnazjum. Gdzieś tam się zagubił, był w tym całym amoku. Nasze miasto w kolorach sadu. Pamiętajcie, o ogrodach pisał Janusz Kofta. Pamiętamy również o tym, że ogród powinien cieszyć się nie tylko nas, nie tylko okolę, czy również, a może przede wszystkim nasze podniebienia. I tak na pewno będzie, dzielimy więc się tym, co wraz z końcem lata najpyszniejsze, najbardziej zdrowe i kolorowe. Krótko rzecz ujmując, polskimi jabłkami. I znowu Fiaty 126P. No ale jak tutaj się obrażać na malucha? Zazdroszczę swoją drogą, jak te pięcioosobowe rodziny kiedyś, no czteroosobowe, szybko czteroosobowy był samochód, mogły się pomieścić. Polak potrafi, pamiętaj o tym. Jechać do Bułgarii czymś takim, Boże, co jeszcze wspominać się złe...
Zagnijcie nas. 900 gołębi i powstała w latach 60. sekcja hodowców gołębi pocztowych w Skierniewicach. Już za chwilę te gołębie wyfruną, proszę Państwa, ku górze. Będziemy mogli je oglądać. Mam nadzieję, że nie na klapach naszych marynarek. No dobrze, no to ptaszki ku górze już za moment, ale wcześniej pragnę przypomnieć, że grupa wolontariuszy reprezentująca Centrum Wolontariatu działającego przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska maszeruje w tym barwnym korowodzie za sekcją hodowców gołębi pocztowych w Skierniewicach. Mamy również wolontariuszy ze Stowarzyszenia Hospicjum imienia Anny Olszewskiej. Wolontariat hospicyjny w naszym mieście działa bardzo aktywnie. Ich ulubioną akcją jest słynne już w mieście ciacho dla hospicjum. Żółte koszulki z hasłem lubię pomagać oraz słoń szczęściarz. I o brawa prosimy w tym momencie. 900 gołębi ku górze! Nieba! 900 gołębi z sekcji Skierniewice. Witamy Was bardzo gorąco, tych, którzy sprawują opiekę nad tymi pięknymi ptakami. O, niechaj wywróżą nam dobrą, pokojową pogodę podczas tego wydarzenia. No i bądźmy dobrej myśli, że gołębie wszystkie swoje sprawy załatwią na dachu. Dziękujemy bardzo całej sekcji skierniewickiej za ten wspaniały, spektakularny pokaz na niebie. No i jeszcze raz gorąco witamy grupę wolontariuszy reprezentującą Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. Wspólna troska.